Mara nawet owsiance, nie? Smacznego. Właśnie nie wiem, czego zjeść, czy... Ja jeszcze jadłem mrówki, więc komar ci to nie zaszkodzi. No, komary są brudne. A, niech to dunder świśnie te komary. Owsianeczka na przerwie. Gorąco. Kurcze pieczone, ale gorąco. Daj mi to, daj mi dziwkę. Ty psia krydo. Przepraszam, nie dziwkę, nie dziwkę. Delicioso. Pyszne. Oh, Polly, it's for your sake alone. I've left my old father, my country, my home. I've left my old mother to weep and to mourn. I am a rebel soldier, and far from my home. The grape shot and musket and the cannons lumber loud. There's many a mangled body, the blanket for the shroud. There's many a mangled body left on the fields alone. I am a rebel soldier, and far from my home. Ja to odradzamy bardzo, przyjazd do Finlandii. Jest mokro, jest jakieś dziwne zwierzęta biegają po lasach, śmierdzisz. Krzyczą, śmierdzisz, zimno jest w ogóle. Ja dzisiaj spałem na takim materacu z cetyny i czuję się jakbym miał 1,30 m, choć jest niewiele więcej w rzeczywistości. Wszystko mnie boli. Wojtek śmierdzi strasznie.
Wojtek śmierdzi, on cuchnie wręcz. A to dopiero trzeci dzień. Jeszcze 12. I palatki przemachają i w ogóle tradycyjny sprzęt jest okropny. Będę do końca życia tak chodził. Sprzęt, który posiadaliśmy w wielu przypadkach, był autentycznie historyczny i niestety poddany ostremu sprawdzianowi zaczynał nas zawodzić, przez co wymagał pilnych napraw. W najgorszym stanie były jednak buty Wojtka, z których skórzane podeszwy zaczynały coraz bardziej się wykruszać. Był to dla nas największy problem, przez co zmuszeni byliśmy spędzić w chacie 3 dni, aby spróbować go rozwiązać i naprawić buty. W moim wypadku trzeba było zrobić też łyżkę, no bo po co byłoby mi zabierać ją na 2 tygodnie w dzicz? Tak, zapomniałem łyżki. Dzień drogi od nas, po stronie norweskiej znajdowała się druga chata. Mieliśmy nadzieję, że może w niej udałoby się znaleźć coś, co mogłoby posłużyć do reparacji butów. Nie mając zbyt wiele możliwości, w drogę wyruszył Michał, aby się o tym przekonać.
it's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. Have more than you think, you need more space. Także generalnie mówisz, że polecasz te buty? Szwedzkie buty Trenton, rocznik 58. Najlepsze buty, jakie kiedykolwiek w życiu na nogach miałem. Są tak ciężkie, że po godzinie marszu nie czujesz nóg, więc tak naprawdę nie czujesz, jakbyś miał buty na nogach. Więc po prostu niesamowicie to Szwedzi wymyślili. Podeszwa lubi odpadać, ale to też ma swoje zastosowanie, bo dzięki temu spierdalaj, bo dzięki temu możemy spędzić więcej czasu w jednym miejscu i pomyśleć sobie, pomyśleć jakieś ciekawe rzeczy. Cięcie, bo on zginie za 5 sekund. No i są bardzo fajną bazą pod polowe modyfikacje, bo na przykład widzicie, ja miałem płaską tutaj podeszwę, ona była bez żadnych żdebów, bez niczego. Teraz jak przypierdoliłem tutaj papę, to zobaczcie, jak bardzo fajny bieżnik mam. Dzięki temu mogę wchodzić nawet po drzewa, bez trzymanki, nieważne, go w dół czy w górę. Ja się trzymam, w sensie jest okej. Okay. Podtapiałeś to jeszcze? No robię cały czas. I to też nie jest koniec naszej modyfikacji, bo do dopełnienia wszelkich uciech mamy specjalny sprzęt. Terenową podeszwę. Wytrzyma wszelkie trudy tajgi. Niestraszne jej kamienie. Musicie się przyzwyczaić do faktu, że na wszystkich ujęciach od dzisiaj Wojtek będzie wyglądał jak stary żuk generalnie. Cały czas z rozwaloną oponą przy nodze. Tak. I do tego jeszcze, żeby ta opona pięknie, ładnie siadła, wytapia się tutaj smoła. Mamuty w niej ginęły, my dzięki niej przeżyjemy. Ah!
Dobra, wąt, będę moczył dzwony teraz. Nie wojdę na szukarka. Proszę cię, proszę. A się koniec. Przede wszystkim chcieliśmy podziękować Rufusowi za gigantyczną dawkę informacji, jaką zapewnił nam swoimi książkami w starym, wspaniałym stylu. I jeszcze większą dawkę inspiracji, bo myślę, że bez tego na pewno by nas tutaj nie było. Tak więc wielkie dzięki, Rufus, za wszystko, bo dzięki Tobie jesteśmy tutaj. Poza tym chcieliśmy też bardzo pozdrowić Kubę Dorosza, który poświęcił dla nas swój czas. Siadł z nami dokładnie przy mapach i przeanalizował ten teren, za co bardzo mu dziękujemy, bo naprawdę bardzo ułatwił nam poruszanie się tutaj w tym terenie. I nie może obyć się bez słowa podzięki dla moderatorów grupy Buszka Traditional, Rafał i Norbert, bo gdyby nie oni, w sumie nie spotkalibyśmy się pewnie nigdy i nie byłoby w ogóle tej wyprawy. Ode mnie jeszcze chciałem też pozdrowić wszystkich administratorów grupy Buszkaw Małopolska, którzy też motywowali mnie cały czas do zagłębiania się bardziej w świat bushcraftu, bo myślę, że włożyliście tutaj też sporo od siebie, dzięki czemu sporo od siebie do mnie, dzięki czemu jestem tu, gdzie jestem. A ja od siebie chciałem podziękować moim rodzicom, dziewczynie i przyjaciołom za ogromnego kopa, jakiego mi zapewnili i dużą dawkę motywacji, żeby tutaj przyjechać i przede wszystkim dużo wyrozumiałości, bo bez tego również by mnie tu nie było. Tak więc dzięki jeszcze raz wszystkim i do zobaczenia, mam nadzieję, na naszych przyszłych wypadach, które planujemy i które mam nadzieję się odbędą. Dzięki wielkie. Hołk! Jeszcze może powiedzmy parę słów, co teraz zamierzamy zrobić dalej. No, generalnie żegnamy się, można powiedzieć, trochę z takim dramatycznym akcentem, ponieważ ze względu na stan techniczny butów Wojtka jesteśmy zmuszeni podzielić naszą grupę w trakcie tego wypadu. Do końca zostało nam jeszcze dobrych 8 dni, 9 dni bycia stricte w dziczy. I generalnie Wojtek zostaje w chacie. Tak, i wraca szlakiem z powrotem do miejsca naszego pierwszego obozu. A my ze Śliwą, ze względu na lepszy stan techniczny i żyłkę przygodniczą, która by nam tu nie pozwoliła usiedzieć na tyłkach, gdybyśmy nie mieli sprawnego sprzętu. I ruszamy stricte w dzicz na 8 dni, wyrabiając przy tym dystans około 70 km. I mamy nadzieję spotkać się z Wojtkiem w naszym pierwszym obozie, gdzie połączymy siły i wrócimy wspólnie do miejscowości Nelim, skąd zostaniemy przetransportowani już prosto na lotnisko do Iwalo, więc trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że szczęśliwie się spotkamy w takim gronie, w jakim zaplanowaliśmy się spotkać za te 8 dni. Tak więc pozdrawiamy i życzcie nam powodzenia. Tak, trzymajcie kciuki. Dzięki wielkie, hej!